Prace montażowe wielopoziomowego parkingu automatycznego przy ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach dobiegły końca. Nie oznacza to jednak, że kierowcy już niedługo będą mogli z niego korzystać. Odbiory mają potrwać co najmniej 3 miesiące. Łącznie maszyny pomieszczą 240 pojazdów. Budowa kosztowała 23 miliony złotych. Parking będzie w zasadzie samoobsługowy. Kierowca podjedzie, wysiądzie z samochodu, potwierdzi na ekranie, że samochód jest do odbioru i platforma wyniesie go w odpowiednie miejsce. Podobnie będzie wyglądał zwrot. Kierowca podejdzie, uiści opłatę i urządzenia sprowadzą samochód na poziom zero. Jak przekazują przedstawiciele miasta, mechanizm działania parkingu jest nieskomplikowany. Przy każdej platformie umieszczone są światła ostrzegawcze, co ma ułatwić wjazd kierowcy. Ponadto firma, która ma obsługiwać parking, będzie do dyspozycji użytkowników poprzez zamontowane interkomy. Dziś jeszcze nie wiadomo, ile będzie wynosić opłata za parkowanie.